Ale tak naprawdę prowadziłam przedmiot edukacja przyrodnicza leśna na Wydziale Leśnym w Poznaniu od początku swojej pracy, czyli od roku 2005. Ten przedmiot był. Po ukończeniu doktoratu miałam nareszcie czas i pieniądze na to, żeby wyjeżdżać gdzieś, wyjeżdżać za granicę, wyjeżdżać w Polsce na konferencję, uczyć się więcej, patrzeć, jak rozumieją inni, uczyć się od innych. No i przed rokiem 2012 zmienił się program studiów leśnych w Poznaniu. No i tak, otwieram. I popłakałam się. Bo wykreślono edukację przyrodniczo-leśną z programu studiów leśnych na Wydziale Leśnym w Poznaniu. Niedawno byłam na kilku spotkaniach dla nauczycieli gimnazjów i szkół podstawowych, gdzie próbowaliśmy mówić właśnie o lesie, jako miejscu, gdzie warto mieć zajęcia i bardzo często słyszałam takie sformułowanie nie da się. Nie da się, bo to papiery, nie da się, bo to trzeba być na bór, nie da się, bo to trzeba mieć drugiego opiekuna, nie da się, bo rodzice się nie zgadzają. I tak sobie przypomniałam, że w tym 2012 to miałam dokładnie takie same myśli, dokładnie nie da się. Tak? No bo jak ja mam się rozwijać i prowadzić zajęcia i uczyć czegoś moich studentów, skoro nie mam tego przedmiotu, tak? Kolejna rzecz, jeżeli są przedmioty, to mają taką liczbę godzin na studiach dziennych, na zaocznych jeszcze od doktora. No to czego można nauczyć studenta z wiedzy praktycznej w czasie 10 godzin? Praktycznie niczego. U nas nie mamy takiego szczęścia jak w Krakowie, przynajmniej praktyki są w ilościach śladowych, a większość przedmiotów ich nie ma. W wielu sytuacjach grupa studentów ma 35 osób, a ja mam w sali 30 przesadów. W wielu salach nie ma na przykład internetu, a bo ławki to nie tak fajnie jak w Krakowie, nie można ich przesunąć w sali. Też zaczęło się od tego, że jest grupa studentów. Tak jak sobie siedziałam, tak sobie myślałam, tak coraz bardziej płakałam. Ponieważ wtedy już myślałam o tym, żeby te zajęcia zmienić, mówić ludziom także o zrównoważonym rozwoju, ponieważ ze zrównoważonym rozwojem i edukacją to jest tak jak z ekologią, tak? Wszyscy potrafią uczyć, wszyscy potrafią wszystkie opowiadać, więc wiesz, to jest proste. Wszyscy wiedzą, co to jest ekologia i potrafią żyć ekologicznie, ale jak zapytać o definicję, to nikt nie wie. Jak zapytać studenta leśnictwa, co to jest zrównoważony rozwój, to wszyscy pytają, czego? No i coraz trudniej, tak? Poza tym ogólnie znana prawda, tym studentom się nie chce, kto się będzie czegokolwiek uczył, kto będzie poza godzinami zajęć wychodził gdziekolwiek i tak dalej, i tak dalej. No i ja się tak poryczałam, mam pokój obok szefa, no więc zapytał, co się stało, ja pytam, widziałyśmy nowy program studiów, no widziałem, ja mówię, no to już się nic nie da, no ale ten szef ma taką cechę, że zawsze jak się nie da, to mówi, no to zrób tak, żeby się dało. Więc ja musiałam usiąść i pomyśleć. No więc jak się nie da i trzeba coś zrobić, no to najlepiej mieć kogoś do pomocy, prawda? Zaczęłam kombinować, kto mógłby mi pomóc, żeby jakoś to wszystko jednak przemycić. No oczywiście miałam swoją katedrę po swojej stronie, jednak jakby nie było 10 chłopak. I zadzwoniłam do nadleśnictwa najbliższego Poznaniowi, do Łopokówka, wtedy zastępca obecnie nadleśniczy, Tomek Sobolak, jakby nie był też doktor z naszej katedry, który jako cokolwiek był, proszę zawsze mówić, dobrze dziecko. No i to było dobrze. Poznał mnie z Karoliną i tak, to panią znacie siedzi. To druga Karolina, zresztą wygląda moja przydaszka. No i już w tym towarzystwie można było coś zrobić. Poza tym zaczęłam myśleć, kogo można zapytać o radę. Czy to są tu Magdę, która jak zobaczyła mój program praktyk i zajęć praktycznych dla studentów, to naprawdę nie, była pod wrażeniem, a jaka książka, która też była dla mnie wielkim wzorem. I Piotr Kubała z Uniwersytetu Śląskiego, z dowodem mojego doktoratu, człowiek, który zawsze wszystkie problemy rozwiązuje z uśmiechem i bardzo mu sobie wierzy ludzi. No więc jak on wierzy w swoich studentów, to zaczęłam mi wierzyć w moich studentów. I zaczęłam wymyślać, jak zrobić, jak przemyślić edukację w sytuacji, kiedy jej nie ma, jak przemyślić zajęcia terenowe w sytuacji, kiedy nie mogę ich zrobić i nikt mi za nie zapłaci. I pomogły mi szereg osób i szereg organizacji. Są tutaj wymienione. No i coś z tego wyszło. Moi szanowni koledzy z katedry wymyślili mi taki tytuł zajęć leśnictwa jako rozwój. Nie ma edukacji? Nie ma. A to, że w zrównoważonym rozwoju, jedną z konsekwencji zrównoważonego rozwoju
jest edukacja ekologiczna i potem edukacja leśna, no to już jest inna sprawa. I zaczęliśmy zajęcia nie tyle edukacji, co o praktyce zrównoważonego rozwoju. Co my na tych zajęciach robimy? Czytamy bajki. Oglądamy filmy. Prowadzimy zajęcia z dziećmi w Ustymłynie, ale to nie są praktyki. Tak? Korzystamy z platformy Narodowego Uniwersytetu Śląskiego, no bo nie mamy swojej. I większość tych rzeczy to studenci robią w ramach tak zwanych godzin pracy własnej, czyli poza godzinami, które mam na zajęcia. No i najważniejsza rzecz, doświadczamy, bo zajęcia, które mamy w sali, są po to, żebyśmy się właśnie uczyli praktycznie, żeby się studenci uczyli odczuwać, żeby doświadczyli emocje, żeby na podstawie tych emocji zrozumieli, co jest ważne. Ja mam jeszcze mniej zdjęć niż Magda, ponieważ no, nie mam kiedy trzymać w baratu, tak? Jakie są założenia? Każdy temat zajęć to jest inny. To są puzzle, z których tak naprawdę obraz całości układa się dopiero na egzaminie, który widać po pytaniach egzaminacyjnych. Każdą rzecz, którą wykonują, każdy film, każde zadanie domowe, bo już tutaj nie było, po każdym zajęciu jest zadanie domowe. Jest potrzebny w kilku miejscach. Tak? Ja wiem, że wszyscy na początku tego przedmiotu bardzo mnie błogosławią, ale na szczęście na koniec jakoś wychodzą z uśmiechem. Co najważniejsze, właśnie doświadczenie emocji przez przechodzenie przez różne procesy, różne doświadczenia, często bez wyjaśniania im po co im do tego analizowania po fakcie. I po drugie zapraszamy gości, po to, żeby mieli kontakt z ludźmi z różnych środowisk i żeby mogli się też czegoś z tego nauczyć. Jest takie urządzenie wirtualne dziekana, tam się wrzuca materiały dla studentów. I tam na tym moim przedmiocie najwięcej jest na naszym wydziale, nie jest to bynajmniej po to, żeby się chwalić, tylko po prostu wszystko każe doczytać. Tak? I tutaj mam na przykład dzięki uprzejmości Kalinowskiej Fundacji otrzymaliśmy PDF-y podręczników. Tak? Czy mamy możliwość właśnie zamieszczenia tam filmów dzięki dystrybutorowi. Zajęcia są po to, żeby rozmawiać. Studenci też mają z tym problem, szczególnie w dużej ilości, tak, 100 osób na sali, jak tu dyskutować. Da się, wystarczy ich zdenerwować. I taka moja rola, tak, żeby robić za adwokata diabła, jak się będą chcieli ze mną wypłucić, to dadzą radę. A na tym przedmiocie nie ma zrób prezentację. Tak? Tu wszystkie zadania są praktyczne, wszystkie się kiedyś przydadzą i egzamin jest straszny, bo nie ma tutaj definicji. No i właśnie wszystko zakłada moją czynną pracę, nie tylko pracę pod tytułem też skaczemy jak żabki, czy jak jest nierówno osób, to ta dopadę ostatnia to ja. Ale to także oznacza, że to ja robię herbatę, ja zmywam naczynia, ja piję ciasto i tak dalej, i tak dalej. To, co jest dla mnie bardzo ważne, czego Mirza pochwałuję, jak byłam uczniem, jak byłam później też na studiach pedagogicznych, bardzo często nie mówiono mi, co było, stawiono mi ocenę, ale nie mówiono mi, co było dobrze, co było źle, ale to też bardzo długo w szkole mi odpowiada na pytanie, dlaczego się mam czegoś nauczyć. Ja staram się tak nie uczyć, po każdych zajęciach praktycznych nie tylko siadamy i mówimy, co nam to przyniosło, dlaczego, co było dobrze, co było źle. Staram się każdą pracę domową ocenić i odesłać maila. To zajmuje bardzo dużo czasu. Ale myślę, że bez tego tam to zajęcie miało sens. No i jak to wygląda? Tu gramy w grę o zrównoważonym rozwoju. Tak, część osób poznaje katedralne kubeczki. Tu właśnie drugie zdjęcie z tego. To jest podobno Warszawa, ale ja zawsze mówię, że Poznań też może być, bo trzymamy rzekę. Nawet wyzwaniem czasami jest naprawdę sala wykładowa, na której nie da się przystawić ławek, bo są przymontowane do ziemi, więc trzeba sobie jakoś dać inaczej prawda? To się studenci uczą współpracy i mieszkanego myślenia. Goście. Mamy w Wielkopolsce, skoro praktyka zrównoważonego rozwoju, to tak jakże w sposób zrównoważony. Slow City, jedyne Slow City w Wielkopolsce, ciągowana gościna, to już z mojego punktu widzenia niestety były burmistrz pan Tomasz Łęcki, który bardzo chętnie nas odwiedzał. Tą panią wszyscy znają. Ania była tego wspaniała, że ciężko chora przyjechała do moich studentów, co sobie bardzo cenię.
tutaj dzięki pomocy Basi, dzięki temu, że go Łuków też nie wziął od nas zamiast pieniędzy. I co ciekawe, w połowie przedmiotu, jak już mówię studentom, że o, moglibyśmy zrobić choć tamto, tylko że już nie mamy tego w godzinach, więc jak ktoś chce, autobus do Kołukowa był zapewniany studentami w ciągu pół godziny. Tak? Lista była pełna w ciągu pół godziny. Wszyscy, mimo że to było już ponad wymiar programu. To jeszcze kolejna współpraca pan Jakub Kotnerowski ze Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju, po to, żeby też moich studentów zaznajomić z kimś spoza naszego świata. Tak? Staram się też zapraszać osoby z tak zwanej drugiej strony barykady, żeby mogli zobaczyć, że to są też osoby, z którymi warto współpracować. I światła nie powinniśmy gdzieś na tych mundurach i tych bez mundurów. No i to dla wszystkich nas jest największym przeżyciem, czyli zajęcia praktyczne w Ośrodku Edukacji Występujących na Leśnicy Łuczówko, do których studenci się przygotowują, które odbywamy wspólnie. I kilka takich bardzo ciekawe zawsze jest na początku, że co oni mają zrobić. Bardzo często pierwsi chłopaki stoją naprzeciwko trzylatków i się boją podejść, tak? Dlatego że tam będą wszystkie zabawy, które mają ich ośmielić. I oni na przykład potem rewelacyjnie rysują. To już nie są nawet nieszczęśliwi z tymi dziećmi. Tutaj też wszyscy jak siebie na koszulkach, koszulkach, to osiągnięcie dziewczyn z Łukówka udało nam się zdobyć jakiekolwiek pieniądze i na przykład w tym roku wszyscy zlecili tak samo ubrani i bardzo się z tego cieszyliśmy. Oczywiście nie tylko w ośrodku, przede wszystkim siedzimy na zewnątrz, a jak nie ma pogody, to nawet idziemy do przedszkoli. I wszyscy bardzo emocjonalnie do tego podchodzą. Tak? Ja pierwsza recenzja zajęć miałam takiego studenta, pan Alek. Zawsze jak mi się coś nie podobało, to miał takie sformułowanie, teraz przepraszam za język, dupy nie urywa. No jak się go tam cokolwiek pytaliśmy, to zawsze to było dupy nie urywa. No i na koniec zajęć siadamy na dworze Łukówką i pytam, no dobra, to jakie są teraz wasze wrażenia? Tak, Alek siedzi, siedzi, patrzy na mnie, mówi, dupę urywa, panie doktor. Wspaniale studenci się angażują. Tutaj była prośba, żeby powiedzieć, jak wiele oni też dają z siebie. Mają gotowe scenariusze, do których mają prowadzić zajęcia, ale oczywiście mile widziana ich inwencja wcześniej skonsultowana ze mną. Przygotowują bardzo dużo materiałów, z których potem korzystamy w ośrodku. Są to i scenariusze, i karty pracy, i różne rzeczy. Tutaj oczywiście to, co wykonują nocami sami. No i główna gwiazda tegorocznych praktyk, Mesze krzyty przez terenie do drugiej w nocy. Oczka miał przez to lekko krzywo, ale i tak się podobał. Przedmiot, który tak naprawdę mówi o tym, jak żyć inaczej i także o tym, że ta edukacja powinna być wpisana w pracę leśnika i w myślenie o przyrodzie leśnika. Do tej pory przez trzy cykle ponad 500 osób, ale tak naprawdę to była tylko jedna, której zajęcia to przyniosły, to było warto. To jest Wojtek. Wojtek tydzień po zrobieniu tego zdjęcia dowiedział się, że jest ciężko chory, przez rok walczył z chorobą. Wrócił na studia, obronił pracę magisterską. Jeden z poserów jest też jego współautorstwa. Wojtek jest teraz na stażu. No Wojtek zda się ze swoim promotorem, żeby ze mną być długo. No i tak za dwa miesiące temu, 7.15, odbieram telefon. Wojtuś, stało się coś, a Wojtuś, pani doktor, bo ja sobie wymyśliłem, bo ja mam zajęcia z dziećmi. Ja sobie tak wymyśliłem, że to będzie to, to i to. Ale pada. I co ja mam teraz zrobić? No i na końcu było, mówię pani, bo ja się strasznie w tą edukację kręciłem. Mam nadzieję, że Wojtkowi to zostanie. Jeżeli miałoby to być tylko dla Wojtka, to i tak wystarczy. Dziękuję bardzo.